Witajcie, kochani. Chciałabym się podzielić fragmentem z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 13, wersety od 34 do 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. W środę mieliśmy spotkanie dla kobiet i tematem przewodnim tego spotkania była wdzięczność. Za co jestem Bogu wdzięczna? I pierwsza myśl, która mi od razu przyszła, to taka, że jestem Bogu wdzięczna za Kościół, czyli za zbór lokalny, czyli za was. I mówię to z perspektywy osoby, która wiele lat była bez społeczności, zanim tutaj trafiła. I oczywiście w międzyczasie były jakieś osoby wierzące, były nawet zbory, które odwiedzałam, ale to było tylko w formie takiej bycia gościem, aniżeli członkiem. I teraz patrząc wstecz na te wszystkie lata bez kościoła, gdy błądziłam, bo tak to trzeba nazwać, to maluje mi się w głowie taki obraz przedstawiający stado owiec. I te owce trzymają się razem, mają swojego pasterza, który je strzeże, który dba o nie, ale jedna owca oddala się od stada. Gubi się, błądzi i szuka drogi powrotnej, ale nie może znaleźć. Jednocześnie przez to, że jest sama, staje się takim łatwym łupem dla dzikich zwierząt i dla wilka. I niestety tak właśnie widzę siebie przez te wszystkie lata, kiedy byłam bez kościoła. Wydarzyło się wtedy wiele złego w moim życiu. No właśnie, był to okres taki błądzenia, szukania swojego miejsca. I dziś po prawie półtora roku bycia w kościele widzę ogromną różnicę pomiędzy właśnie takim sporadycznym spotykaniem się z innymi wierzącymi, a bycie faktycznie częścią kościoła. I tym właśnie chciałabym się podzielić. Oczywiście początek był bardzo trudny, ale tak to już jest, gdy przychodzi się do kościoła ze swoim własnym pomysłem, swoim własnym wyobrażeniem na to, jak ten kościół powinien wyglądać. Bardzo szybko też odezwało się we mnie moje stare ja, moje ego, brak autorytetów i pycha. W konfrontacji ze Słowem Bożym, ale też przebywanie ze świętymi, bardzo szybko pokazało mi, ile jest jeszcze we mnie złego. I rozpoczął się wtedy bardzo trudny okres. To jest okres zdzierania z siebie starego człowieka. Jest to proces bardzo bolesny, nieprzyjemny, ale jest konieczny. Bo wiecie, jak to jest. Wszystkich łatwo kochać na odległość. I czasami mi się wydaje, że to jest właśnie domena ludzi, którzy są bez społeczności, że kochają wszystkich na odległość, wszystkich błogosławią, wszystkim życzą jak najlepiej. No właśnie, ale na odległość, bo przecież nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Wiem, bo byłam w tym miejscu. Bez kościoła niestety błądzimy, oszukujemy samych siebie i w głębi duszy czujemy, że czegoś nam brakuje, że coś jest nie tak, ale bycie w kościele wymaga poświęceń, zrezygnowania z siebie, a to już nie jest łatwe, bo przecież łatwiej miłować na odległość. Co zmieniło się od czasu, gdy jestem w kościele? Wiele. Przede wszystkim ja się zmieniam i nie jest to tylko moje świadectwo. I chciałabym jeszcze przeczytać taki fragment z przypowieści Salomona, 27 rozdział, werset 7. Jest napisane tak. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. I po to właśnie między innymi mamy Kościół, bo jeżeli nawróciliśmy się, uwierzyliśmy Panu Bogu, to wchodzimy na drogę uświęcenia. I tak jak wiara bez uczynków jest martwa, tak i miłość bez owocu, z którego inni mogą czerpać, jest bezużyteczna. Bo jak przeczytałam na początku z Ewangelii Świętego Jana, po wzajemnej miłości wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. A mam wrażenie czasami, że niektórzy tam mają napisane po właściwej doktrynie. Ale sama też kiedyś tak myślałam.
Więc jak ludzie mają nas poznać, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, jeżeli nas nie ma w Kościele? I wiecie, czasami zastanawiam się, jak to będzie, jeżeli dożyjemy takich czasów, że będzie trzeba życie swoje oddać za wiarę. Jeżeli my dziś mamy jej tak mało, tej wiary, i nie potrafimy Bogu zaufać w najprostszych sprawach. Nie potrafimy zrezygnować z dóbr materialnych, z wygody właśnie na rzecz Królestwa Bożego, aby właśnie być w Kościele. I tutaj akurat mogę postawić siebie i moją rodzinę za taki wzór, przykład, bo był taki czas, kiedy byliśmy bez Kościoła, bez społeczności i moment, w którym dotarło do nas, że nasze miejsce jest w Kościele, to od podjęcia decyzji do przeprowadzki minęło tam chyba 1,5 miesiąca. I oczywiście patrząc na to na sposób ludzki, to straciliśmy. Straciliśmy w tym sensie, że mieszkaliśmy w pięknej, malowniczej Walii. Kto był kiedyś w Walii, to wie, jak tam jest pięknie, a przeprowadziliśmy się na pole kapusty, gdzie nic nie ma. Mój mąż ledwo przed przeprowadzką został awansowany, miał dobrą pracę. Od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16, o 16 wracał, nic go nie interesowało. Gdy przełożeni dowiedzieli się, że odchodzi, to chcieli go zatrzymać. Nawet oferowali mu domy opieki, bo on wtedy zarządzał, że może sobie wybrać, który chce dom opieki i żeby tylko został. No ale dzięki Bogu postawił jednak na to drugie. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy na tamten czas podjąć. I chociaż początek był bardzo trudny pod wieloma względami, to dobra materialne są niczym w porównaniu z tym, co zyskaliśmy, będąc tutaj w Kościele. I wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że przed nami jest jeszcze długa droga, jeszcze dużo do zmiany, ale też wiem, że warto być wiernym i posłusznym Słowu Bożemu, które między innymi mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane.